Cześć, to Matix, witam wszystkich na kolejnym streamie z Returnik 2.0. Dzisiaj troszkę będzie krócej niż zwykle, ze względu na to, iż o 20:45 bodajże jest finał Ligi Mistrzów, który chciałbym sobie obejrzeć. No, ale tymczasem jeszcze jest trochę czasu. Tak, tymczasem jeszcze jest trochę czasu, który chciałbym spędzić na Returningu 2.0. Na początku chyba udam się do miasta. Przejrzę sobie na szybko zadania, bo przeglądałem, ale pozapominałem. Wiem tylko, że muszę iść do Bromora, tak? Oddać mu złotą misję, ale czy coś jeszcze? Do Andre by się przydało pójść, bo ja nie wiem, czy ja mu oddawałem głowę bandyty. Elo Mateusz. I coś jeszcze? To w sumie nie wiem. Tak na szybko sobie przejrzę tę misję. Tutaj ja od opielca wiem, gdzie można znaleźć, więc się wybiorę po to. Troszkę można dzisiaj będzie poeksplorować. Co tu jeszcze? Słoneczna Oloes. Można by też to dzisiaj spróbować załatwić. No i z tych... A to? Zabiłem cieniostwora, więc być może do Watrasa też trzeba będzie iść. Można też będzie dzisiaj pogadać z Erolem. Przyjaciel Bartoka. Trokar, no na razie nie wiem. No i oczywiście złota misa Bromora. No i to chyba tutaj będzie na tyle na razie. Na razie jeszcze nie będę dołączał do gildii, chociaż już mam wybraną. Do najemników jednak dołączę. Przecież to będą pieniążki codziennie. I tak prawdopodobnie to się nie będzie różniło od paladynów. Ale no plusów jest więcej u najemników mimo wszystko. Chociażby to, że codziennie można pieniądze zabierać. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No a tymczasem ja idę do Korynis, bo tam mam trzy sprawy do załatwienia, trzech ludzi do odwiedzenia. A potem chyba mimo wszystko jeszcze raz przyjdę w to miejsce na spokojnie, eksplorując i sprawdzając, czy czegoś się nie da znaleźć. I to jest oczywiście kufer jeszcze. Nie wiem, jak wy widzicie w ogóle teraz. Mam nadzieję, że tragicznie nie jest, ale zaraz będzie lepiej. Jest noc, więc jak będę w mieście, to pójdę spać. W ogóle już jest 29 dzień. No i zaczniemy dzisiaj zapisywać od zapisu 6. Naćniam zanowa. Co? Co to było? Chwila. Co to było? Czemu dostałem błyskawicą? Ktoś mi tu powie? Czemu dostałem błyskawicą? Тебе что-нибудь нужно? No, czyli mam na to nie zwracać uwagi, tak? Podejdź minutko. To chyba Merdarion mówił o tym, albo Riordian. Może Riordian. Skoro on zajmował się portalem. Yeah. Yeah. Co ty chcesz? To skoczę jeszcze tam, no może mi powiedzą coś, dlaczego dostałem błyskawicą w łeb. Tak po prostu. No nie jest to miłe. Takie przywitanie.
mimo wszystko, no nie spodziewałem się tego. Może Saturas? Ja. Co ci potrzebne? W takim razie chyba muszę to olać po prostu. No i uciekam do Corinis. Dziwne, że bo w sumie nic ciekawego tak strasznie nie było w tym kufrze. Elokat. Stąd nie wiem, dlaczego mnie poraziło, no ale chyba mam się tym nie przejmować i się cieszyć, że przeżyłem. Teraz przez chwilę jeszcze prawdopodobnie nie będzie nic, nie będziecie dużo widzieć, no ale zaraz, uwierzcie mi, wejdę do miasta, prześpię się do jutra i będzie jasno. Stanie się jasność. Tym samym, no oczywiście, wam też się rozjaśni. No niech trochę poza kina, niech to się wszystko załaduje. No i tu akurat będę miał blisko André. Tu muszę pamiętać, żeby dość długo spać, bo André sobie lubi pospać. No. No może nie wystarczyć jeszcze, dlatego jeszcze 3 godzinki. Albo dwie. No i najpierw idę do André, bo może mam do odebrania jakieś nagrody za przestępców. Właśnie, czy ja Hannie w ogóle pokazywałem złodziejski gest? Aha, ja jej tam coś mogę sprzedawać. No ale to na razie nic nie oddaję, bo mam pieniądze i nie potrzebuję pieniędzy. Jeśli chodzi o punkty nauki, to mam 20. Zręczności 110, to dobrze. Bo będą takie misje, że będę musiał ściągnąć jeden z pierścieni. No i mam tyle zręczności, że nawet jak ściągnę jeden, to i tak będę mógł dalej chodzić w moich ciuchach i w broni. No i dobrze. Czy tutaj jest coś? Jest. Roxowi nie udało się przede mną uciec. Nie wyobrażałem sobie, kto niby wymyślił, aby nazwać go fryką. Moim ребятам. No widać, пожалуй, я вычту это золото из жалования своих медлительных без. No dobrze. W mieście mam jeszcze do załatwienia dwie sprawy. Najpierw udam się do Bromora. Albo do Watrasa, zależy gdzie będzie Bromor, bo on lubi zmieniać lokacje. Raz jest w tym swoim domku, razem z swoimi dziewczynami, a drugim razem jest u Koregona. Tym razem jest u siebie, jest za wcześnie jeszcze. W takim razie najpierw pójdę do Watrasa. Bo zabiłem cieniostwora. A jeszcze Torbena muszę iść. Я убил того зверя. Ты поступил правильно, сын мой. Хотя я тебя и не просил об этом. No serio? Поэтому ты заслужил особенной награды. Musiałeś mi teraz zniknąć. Вот. Прими этот цвет. Спасибо. Co ty mi za swój dał? Zagomeza Edhardos, oczywiście. No i to tyle. Zadanie zakończone. O jedno zadanie mniej w dzienniku. A właśnie, o zaginionych ludziach. No kurde, proszę mi nie znikać. No to mnie denerwuje. Co tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Podobno odpowiedzialni za to są bandyci.
Elvrich, czeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elvricha z łap bandytów. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Po всей видимости, она присоединилась к ним по доброй воле. Szajce przewodzi niejaki Dexter i to on odpowiada za porwania. Pamiętam Dextera z kolonii karnej. Pracował wtedy dla innego magnata, Gomeza. On ciebie też z pewnością zapamiętał. Chyba jesteś na dobrym... Chyba jestem na dobrym tropie. A skoro masz grilla Edhardus, no to smacznego. Bo grill oznacza raczej smakowite przekąski. To tam masz kiełbasę czy jakieś mięsko? Okej, Elvrich tutaj wrócił. Torben sobie odpoczywa, za służenie chyba. Ej, ty! Dziękuję, zaraz... A, nie ma za co, generalnie. Elvrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Будем надеяться, что он больше не будет убегать, как только очередная девка покрутит задницей перед его носом. Возьми это золото в качестве награды за возвращение. У тебя есть древесные заготовки? Конечно, иначе... А ты не можешь? Думаю, да, лишь... Покажи мне свои товары. Он может мне древно продавать, как бы мне не хотелось купить. Значит, как бы мне не хотелось рąbać. I smołę. Bardzo dobrze, że smołę można sprzedawać, bo smoła jest potrzebna do robienia łuków. No i jeszcze bromor i będę mógł no iść na łowy. Tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze raz przejść tą drogą, z którą szedłem z Laresem. No i tam po drodze będzie jajo topielca najprawdopodobniej, a przy okazji potem mogę iść dalej. Słyszałam co innego. Bromor sam zamiata. Mamy... No, czas... Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucią? Nie. Niby czemu? A interes działał, działa... A może je... Możesz za darmo... Umowa stoi. Oto twoja misa. Dziękuję. No, jak będę chciał, to załatwię. Na razie może nie. O kurde, nie udało się. Грязный. Неужели ты... Может, его преконам? О чем? Немыслимо. Я не собирался у тебя ни... И ты... Ну как? Ладно, ладно. Само собой. Преконаем его. Еще раз пробуем. Но шкурда снова еще не удалось. Грязный. Неужели ты думал... Ну... Ты... To pewnie zależy od zręczności, no ale... Wydawałoby się mogło, że mam już dość dużo zręczności na takiego zwykłego bromora. A w sumie jak już tu jestem, to mogę tą sprawę z Nadią załatwić. Noż, kurde. Grязny. Czy w ogóle da się mu ukraść ten klucz? No teraz ukradł, no. Dziękuję bardzo. Jak już tu jestem, no to co? No nie... Okradnę go przecież. Nie pozwolimy, żeby te rzeczy, które ma u siebie w pokoju, się marnowały. No a jemu one nie są potrzebne, no bo jest tylko NPC-em. No nie... No ile... A też 2000 złota mu nie chciałem dawać. Nie chcę w ogóle tej misji robić dla Skipa, bo tam nagrody tak naprawdę nie ma. On mi tylko daje szybkiego śledzia i chyba nic więcej. A za 2000 na 100 expa, no i może trochę więcej potem, no to ja sobie mogę darować. No proszę, ukradnij to w końcu, no nie no.
A w końcu, może teraz się uda wyłgać od tego, bo on teraz mnie powinien zagadać. Gwiazd. No, nie. Ja. Cóż. Nie udało się. No trudno, ja będę próbował w takim razie jeszcze kilka razy. Skoro się udało, to znaczy, że udać się może, tak? Może teraz się uda za pierwszym razem, a jak nie, to jak za drugim, to może uda się wyłgać z tego pierwszego. O, teraz się udało. Oby się teraz udało wytłumaczyć. Gwiazdy. Noka. No, przekonałem go, dobrze. W takim razie mam klucz. Mogę sobie iść z Nadią po informację. Ale najpierw chciałbym tutaj sobie zobaczyć, co tutaj Bromor trzyma w środku. O ile oczywiście będę mógł o tej porze dnia. O nie. Borka wstał i się na mnie dziwnie patrzy. W sumie oni nic sobie z tego nie robią, że ja tu wchodzę, więc no po prostu zamknę drzwi, no i będę kradł. Zapiszę jeszcze na wszelki wypadek przed tym. Nawet nie muszę się tu skradać. Naćniom zanowa. Te długie to jest. Naćniom zanowa. Aż sobie to zapiszę. No strasznie długa kombinacja. A w sumie może szybciej będzie, jak wyjdę po prostu i nacisnę sobie Shift Y. Zużyto 5 kościanych klucz? Co to jest kościany klucz? No, chyba to jest jakiś błąd w tłumaczeniu i mi zabrało aż 5 wytrychów. A wytrychów w sumie mam dużo, więc tam. A 100 sztuk złota w sumie to jest mało trochę. Jak na taki wysiłek. A ja się właśnie, bo ja sobie przecież wyłączyłem ostatnio animację podnoszenia. Teraz się dziwię, że się tak szybko podniosło. Szpada awanturnika. Przecież okropny. No. To przecież okropny. Naćniom zanowa. Ja słyszę, to настолько необычne. Tu już łatwiej poszło. Ale też co przerzeczy. Chyba. Mój mąż uważa inaczej. No to na tyle. Teraz sobie załatwimy sprawę z Nadią. Mam nadzieję, że mi powie, co wie. Chodźmy. To twój szczęście. A przy okazji, jak ona tu sobie będzie iść, zagadam może tam z Pekiem i z tą jego ciemniejszą nieznajomą. Tajemnica, o której wszyscy myślę, że to jest tam afroamerykanka, żeby dobrze powiedzieć, a nie, to jest tam biała. Słyszałam co innego. O, jemu można klucz ukraść. To dobrze, zawsze jakaś wieża wtedy się otworzy. Ja czasami sobie poza streamem chodzę i te wieże sprawdzam. No, udało się za pierwszym razem nawet. Hej, co sły? Człowieku! Hej! Jestem za... No okej. Okay. Tutaj coś jest? Nie, no to w takim razie został nam ostatni, najważniejszy pokój. Spokojnie. Możemy już... Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Bromor nie lubi, gdy chcesz wiedzieć. Nie wiem, czy będę w stanie ci... Co? Nikogo nie smuć. Czemu? Wykorzystywała... Była dziwką. To gdzie? Często zadawała się z Elwrichem. Czy założę się, że... No to już wiemy mniej gdzie więcej. Gdzie mogę się zaszyć? Pewnie na jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki, gdzie jeszcze mogli...
Możesz mi... Słyszałam wiele o ludziach gi... Problem polega na tym, że nie wiem, na ile wiarygodne są te... Lepiej pomów, przykro mi. Co z nami, kotku? Na pewno nie chcesz... Dlaczego nie? Ale w sumie kiedy jest plus 18? Z tego co pamiętam, tutaj nie ma jakichś strasznych rzeczy w tej scenie. Myślę, że nawet nic by się nie stało, jakbym ją pominął. W sumie każdy ją widział tyle razy, że nie ma sensu jej oglądać. A nawet nie ma tam specjalnie na co popatrzeć. W takim razie... Chyba w mieście już wszystko załatwiłem. Mogę jeszcze skoczyć do Watrasa, być może o tej Lucji. Lucy, że zechce usłyszeć. Na razie się jeszcze nie zajmuję ornamentami. Co to weź, jak fajnie się zaczynało, no. No właśnie, nic tam się nie działo. Gdzie ty jedziesz? Podejdź minutko. Wiesz, ja bym, może na miejscu twórców Returninga 2.0, ja bym nagrał nową scenkę z motion capture, tak coś a la Wiedźmin 3. Podejdź minutko. I tu, tutaj ona by sobie idealnie poradziła. Jak tam w ogóle u mnie z kradzieżą kieszonkową, bo tutaj też się da to trenować. Dalej mam 0, nie wiem czemu. No dobrze. Także w mieście na razie nie mam nic już do roboty, więc wyruszam, szukam jaja topielca. Ale takiego jaja, z którego wykruje się miały topielec. No właśnie, na jak? Przecież tak by było najlepiej, Edhardos, co nie? Ale z drugiej strony, no może nie oni... Zobaczcie, że nawet jak była ta nowa cutscenka, ta z tą... No z tą, co go kopnęła w mordę. W twarz, żeby było ładniej. To ona też była takiej słabej jakości, więc oni może specjalnie to tak robią. O, nie otworzyłem tego. Miałem strzały zrobić, ale jak mam 23... 60 strzał. Starczy, mam miecz przecież jeszcze. No ale co mówiłem, że nawet ta nowa cutscenka to była... No zachowała taki klimat Gothica. Może nie klimat, ale zachowała, no, po prostu beznadziejność tych cutscenek. Więc skoro to było zamierzone, no to poprawianie nowych cutscenek już raczej nie będzie miało miejsca. Erola jeszcze trochę tutaj potrzymamy w niepewności. No, oczywiście zanim dołączę do najemników, bo to już ustaliłem ze sobą, że dołączam jednak do najemników, bo jest więcej profitów. No to chciałbym rozpocząć chociaż ten wątek gildii kupieckiej i zrobić co tam się da. Natomiast... no potem jak już zrobię co się da, to na końcu dołączę do frakcji. Chociaż... Dużo ich trochę. Chociaż tak myślę, że w sumie u najemników, decyduje się na najemników między innymi przez to, że tam można dużo zarabiać pieniążków od Onara, więc być może im wcześniej dołączę, tym będzie lepiej. Ale jakoś tak wolę jak najdłużej przetrzymać bez gildii, nie wiem czemu. Boję się, że wtedy coś stracę.
Chociaż może rzeczywiście lepiej będzie dołączyć do tych najemników i już sobie móc zbierać pieniążki od Onara. Ale to już i tak nie zmienia to faktu, że zrobię to po tej wyprawie. No wiadomo, robię misję pod ekspy, tylko chodzi mi o to, że i tak najprawdopodobniej, nawet po dołączeniu do najemników, będę mógł robić wszystkie misje normalnie, no nie? Już raczej nie ma takich misji, które może robić tylko bezfrakcyjny, bezimienny. Wszystkie takie już albo zrobiłem, albo po prostu ich nie było. No tak jest szybciej, jak nie trzeba każdej roślinki podnosić i to aż zachęca do podnoszenia tych wszystkich dupereli, jak leśne jagody i tak dalej. Dobra, dzisiaj się można pomodlić u Inoska. Inne! Ty mogę złożyć ofiarę. Tu można sobie tak karmę wykupywać. Czy w sumie tak się zastanawiam, bo ja tam w sekcie wybrałem opcję, że nie chcę dołączyć. Być może mogłem wybrać opcję przy wejściu, że chcę dołączyć i wtedy miałbym trochę misji dodatkowych. No ale już to trochę popsułem, no. No spoko. Ja tam się zawsze staram polskie znaki pisać, ale no rozumiem, że na fonie może być problem z tym. Wierzbowy. To się przyda kiedyś, jak może łuki będę robił. No, wiem, że u Harada na przykład jest tak, że na returnik 2.0 za każde 10 wykutych mieczy jest plus 1 punkt do siły. I tak można maksymalnie 10 punktów siły na rozdział zarobić. Niestety sprawdzałem i u Bospera z łukami tak nie ma. O, czyli być może ja to z sektą trochę zepsułem. Tam niczego nie. Bo wybrałem, że nie chcę dołączać. Być może na razie tam nie chcę w ogóle nikt ze mną rozmawiać. I być może jakieś misje dopiero pojawią się, jak dołączę do najemników. I uznają, że jestem frakcyjny już. Tu się staram teraz jak najwięcej rzeczy zbierać, mam czas. Lares nie nagli. Czy mam przepaskę nowicjusza? Mam. Mówisz, że może ją trzeba założyć. Mam opaskę bractwa, nie wiem, czy o to nie chodzi. Aha. Co? Kurde, pająk. Chyba mnie nie zatruł. A to jest sznyk starawy. To jest chyba ten ultratopielec, który ma jajo. A, no to dzięki za info, Edhardos, bo tak to bym może trochę misji stracił. Zresztą to jak wrócę z mojej wyprawy, to pójdę do bractwa i z nimi będę gadał. Zobaczmy wtedy tego topielca. No rzeczywiście jest dość silny. Ale go pokonam. Nawet spróbuję tak go pokonać, żeby nie stracić życia. To zaraz zobaczymy z tą przepaską spokojnie, tylko sobie to dojdę do końca. Nie wiem też, czy zdążę to dzisiaj zrobić, bo dzisiaj stream tak jeszcze z godzinę potrwa, bo potem chciałbym sobie zobaczyć ten finał Ligi Mistrzów. A jak nie dzisiaj, to jutro, no. Chyba jeszcze wrócę do łuku. Chociaż tak lepiej poszło. Skóra gada. No nie liczyło się to jako boss, bo nie dostałem dodatkowych punktów nauki. Jest jajo topielca. No, czyli misja dla
No będę miał zrobioną misję dla obozu. O kurde, pająk. Nie wiem, czy ja mój... Dobra. Nie wiem dokładnie, jak te pająki walczą. Szkoda tylko, że nie da się tego w biegu zbierać i tak się trzeba zatrzymać, ale to i tak dużo przyspiesza. A wcale nie psuje klimatu. Tak przynajmniej mi się wydaje. O, stara kamienna tablica. Czy to jest ta stara kamienna tablica z tych... Tak, to jest ta z tych, co można w Atrasowi oddać. Sporo serafisów, a z serafisów będzie można być może robić mikstury jakieś dobre. Nie, pod wytrzymałość oczywiście. No. No to coś chciałem zrobić, już zrobiłem w sumie. No ale i tak dalej pójdę jeszcze trochę. Być może zdobędę przy okazji tą kuszę Dragomira. Aż tak daleko może nawet dojdę. Albo może to nie teraz jeszcze. To teraz bym sobie doszedł do obozu magów, tam do tych wykopalisk. A potem już... Tam sobie może też coś robię. A potem już wrócę i sprawdzę ten obóz bractwa. A dalej przecież będę mógł i tak dość szybko pójść, no bo tam są teleporty. I chyba sobie już uaktywnię jakiś teleport. Oj. Tak, żeby móc korzystać... Najchętniej ten sobie uaktywnił chyba ten przy gospodzie. Martwa harpia. Bo stamtąd tam mógłbym się teleportować i od razu mógłbym korzystać z płyt kamieni teleportacyjnych. Mam jeden ten kamień do aktywacji teleportu. I przy okazji tak, właśnie, poaktywuję sobie dzisiaj te tablice. Tylko nie wszystkie. Te łucznika... To nie wiem, no to coś... Kat, ty wczoraj mówiłeś, że lepiej tych tych łucznika, kusznika i szermierza nie aktywować teraz, bo to może potem powodować większe koszta. Więc może zrobię tak, no co mi szkodzi, to i tak jest mało punktów. Ale na przykład uzdrowicieli mogę aktywować. I tak w zdrowie nie mam zamiaru inwestować punktów nauki. A im więcej zdrowia, tym lepiej. Tak samo mana. No tak, kuszę mogę. No. Ale to i tak nic nie zmienia. No. Tutaj mana plus mana 47. A ja nie mam chyba dwuręcznej w ogóle. Szermierz jest do jednoręcznej, a wojownik jest do siły. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale za oknem mam okno otwarte, a ktoś tam używa jakiejś, nie wiem, podkaszarki, jakiejś kosiarki, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. O! Hej! No wiesz co, ja nie mam tych sejfów. Ja dopiero teraz pierwszy raz przychodzę. Tylko to mój rebalance 2.1, no to jest jeszcze returnik pierwsza wersja. Czemu mam zabić ognika? On mi nic nie robi. Taki miły jest. Mogę nawet mu kolegę przywołać. Masz, bawcie się. O... Możecie się pobawić. Ale on woli ze mną iść.
starej wersji wypadała z niego bryłka rudy, a to zmienia postać rzeczy Edhardos. Zobaczymy, czy w ogóle on będzie chciał z łuku zginąć. A. Chyba nie. Wiesz, no ja mu nic nie robię generalnie. To jest trochę... Trochę mnie to martwi. Kula ognia też mu nic nie robi. Otwieranie zamków też mu nic nie robi. Bryła lodu też mu nic nie robi. Bierz go. Nawet szkielet go nie chce bić. O. Nie wiem, może to przez to, że on do tej wody wlazł. Nieważne. Dobrze, w takim razie idę dalej. Jeszcze dokładnie bym chciał sobie sprawdzić tutaj te okolice. Okolice, w których robi się zadania dla magów ognia. No to żeby zostać magiem ognia. Bo tu jeszcze coś może być, czego ja nie zebrałem. Jakiś miecz tu zebrałem, chyba taki zwykły, długi. No ale więcej tu rzeczy nie znalazłem, a być może coś tu jeszcze jest. Ognika nawet nie będę wypuszczał jakoś, nigdy się nie lubiłem z ognikiem. Nie sądzę, żeby to było konieczne, żeby go używać. Tutaj byli bandyki. Ja wcześniej tutaj poszedłem dalej chyba, ale odpuściłem te tereny. Czy nie? Nie, to mi się coś pomyliło. Nie, bo zdawało mi się, że gdzieś wyczytałem, że w tych okolicach powinna być jedna ta tabliczka do aktywacji teleportu. Ale no nie widzę nic się. No chyba, że mi ognik poszuka. Ej ty! Szukaj. Poszukaj czego? Czy wziąłem kuszę? Ja wziąłem... Ale to gdzieś, to przy tym moście, no nie? Tam, ale tam nie było kuszy, tam były same bełty chyba. Poszukaj. Nie, to nie. Ale to jest drzewko. Drzewko można zciąć. Takie jasne, to znaczy, że do ścięcia. Trzeba owiązowe. Ciekawe, jak to jest z tymi łukami. Czy to rzeczywiście... No ja teraz nie, akurat na tej... Nie umiem na razie i tak robić tego najlepszego łuku. Ale jesionowego bodajże. Ale to by było trochę słabe, gdyby najlepszy łuk, jaki mogę zrobić własnoręcznie, był łukiem jesionowym. Tylko. No nie ma tu już nic chyba. To znaczy, że wszystko wziąłem. O. Ничего. Tam ничего нет. O, miksturę przegapiłem. Tu też jakimś cudem. Nie wiem, czy ja ślepy jestem, czy to przez tą trawę. A szczura, może teraz w szczurach jest bryłka rudy. Ничего. Nie ma. Tam ничего нет. Thank you.
No ale Tardos, chodzi ci o to miejsce? O to gdzieś tutaj? No dokładnie to tam, przy tym drzewie. No właśnie, spod drzewa. Tutaj wszystko wziąłem. Tutaj były magiczne, jakieś bełty chyba magiczne, nie pamiętam. Nie, pomyliło mi się, ale... Może to była ta kusza bojowa, nie wiem. Może ją podniosłem, a nawet nie zwróciłem uwagi. Wtedy ja tu z Laresem byłem. Trochę nie miałem czasu na wszystko. On już czekał na mnie i naglił. Ponaglał. No i z Laresem niedługo jeszcze kolejna wyprawa się szykuje. Do kamiennego kręgu w lesie. Tu może coś być. W takich miejscach lubi coś być. Są roślinki, więc być może będzie coś dobrego, ale chyba nie. O kurde, coś tu jest. Co? No nie, no pająk, tylko mnie nie zatruj. Czy ja byłem na Han Solo? Nie, jakoś nie byłem w ogóle dawno w kinie, nawet na tych poprzednich Gwiezdnych Wojnach. Nie byłem, co były pod koniec poprzedniego roku w kinach. Trzeba by to nadrobić, może iść na tego Han Solo. A polecasz? Myślałem, że coś będzie, że tu coś będzie, a tu chyba nic nie ma. Znałem jednego fana Star Warsów. Też mówił, że jest prawdziwym fanem. A po obejrzeniu tej drugiej części serii powiedział, że już nie jest fanem Star Warsów. Żeby nie było, dalej go znam, to nic się nie stało, ale taka sytuacja. A tutaj też spróbuję sobie wejść. Może tutaj przynajmniej coś znajdę. Wiesz co, ja tam nie jestem jakimś dużym fanem Star Warsów. Mi tam się to raczej spodoba, no. Z tymi nowymi to jest tak, że im ktoś jest chyba większym fanem Star Warsów, tym się mniej podobają. Co to za... Czarny zębacz. No nie, nie, nie. To nie stwór miś. Dobra, dotarłem już. A teraz warto byłoby przeszukać to miejsce. Czterdzieści pięć strzał. Jest cieniostwór,
To ja chyba wiem, jak go pokonam nawet i nawet to zaraz zrobię. To jest dobre ukształtowanie terenu. A łucznik, jak to Tomasz powiedział wczoraj na streamie, musi się wspomagać ukształtowaniem terenu. Dobrze, to tyle co ukształtowania terenu. Generalnie jeden schodek nie wystarczy, trzeba będzie wejść na drugi. Jeden poziom właściwie, no bo to nie są schodki. Tylko ja będę się musiał, kurde, wycofać. On mnie nie goni. Nie, goni. Dobra. W takim razie coś mu powoli to życie schodzi. Nowe dodano wpis do Besteriusza cieniostwór. Dziwne, bo już trochę ich pokonałem. Ale kolejny cieniostwór. Больше ничего нет. Там ничего нет. No teraz tak mam wrażenie, że ja nie zbieram tych rzeczy, bo nie ma tej animacji. Stary mieszek. To może być coś specjalnego. Wychaw to dwa, no na nim literę B, to ja nie wiem, czy ja to mam otwierać. Zobaczmy. Liścik. Interesna. Dzisiaj na polowaniu wstrzeliłem jakieś dziwaczne zwierzę. Ustrzeliłem jakieś dziwaczne zwierzę. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ciekawe, skąd się to tu wzięło? Być może nieczytelny tekst. Spróbuję się tego dowiedzieć. Ben. Bengar? Może Bengar? W sumie on ma łuk założony, więc być może jest myśliwym. Albo, a nie, barem to nie może być. No dobra, niech to będzie otwarte. Mam zadanie poszukiwania. W ruinach na północy wyspy znalazłem kartkę z notatkami. Jest to pamiętnik myśliwego Bena. Aha, Ben. Czyli to nie jest tak, że imię się urywa, tylko to jest Ben po prostu. Falk wspomniał kogoś o tym imieniu. Może powinienem pokazać mu tę kartkę. Dobrze, w takim razie mam już dwie sprawy do załatwienia w obozie myśliwych. Idę do Falka, no i z tym miałem to pielca do kogoś tam. Czy to coś jest? Jest, kufer. Mam nadzieję, że mnie nie pieprzni błyskawica, jak go otworzę. Naćniam zanowa. Naćniam zanowa. No, dobrze. Opowieści starożytnych, tom 4, Pierścień Ognia i Ryba. To chyba punkt do retoryki, mam nadzieję. O nie, bo ja nie mogę tego otwierać. Nie wiem, o co tu chodzi. Być może ja to będę mógł otworzyć dopiero jak będę miał wszystkie. Albo to jest tylko do jakiejś misji. Interesna. A tu już się ciemno robi powoli, jak ten czas szybko leci. To może drugą część tego... tutaj tej doliny, co mnie zwiedzę kiedy indziej. Dzięki za suba, Kumpirek, jeśli dobrze zauważyłem. O, cholera jasna. Ciemniejet. Noż, spadaj tam. Jezus Maria. Co ja chcę, ale szkielety na returningu to jeszcze nie dla mnie. Chyba mnie nie gonią. Ale i tak tu muszę szybko zapieprzać, bo tu jest... No właśnie. No nie, 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 no kurde. Koleś. No leć. Co ty robisz? No cóż, no.
widocznie chciał umrzeć, widocznie gra chciała mi w ten sposób przekazać. Może miałem umrzeć po prostu. Naćniam zanowa. Naćniam zanowa. Tam miałem, że poziom już wbijam. Kurde, będę miał 40 punktów nauki. Może wydam sobie z 20, tak żeby nie nosić aż 40. Tam jest namiot w ogóle. Ale tam chyba nie ma bandytów. W związku z czym na razie nie chce mi się tam iść. Tak jakby co to, że taki zbieg okoliczności to nie znaczy, że musisz teraz wychodzić. Wręcz przeciwnie. Bezproblemowa podróż. Ciemnieje. Kiedyś sobie go zabiję i sobie dokładnie to miejsce przeszukam. Tymczasem warto byłoby się może tu gdzieś przespać. No i wyruszyć do Gildy Myśliwych za chwilę. No bo tam chyba nie miałem żadnych tematów do rozmawiania. Ewentualnie o portalu. Tylko ja nie wiem kto tutaj... Znaczy nie, o tych kamieniach teleportacyjnych. Tylko ja nie wiem od kogo ja tą misję miałem. No chwila, chwila. Kamienie runiczne? Nie, to nie to. Kamienie teleportacyjne. Merdarion. To muszę znaleźć w takim razie Merdariona. No i pamiętam, że oni tu jakieś łóżka mają, więc sobie użyczę tych łóżek. Podejdź minutko. Wygląda na to... Naprawdę to... Tak. A jeszcze nie skończyłem zadania, bo chyba nie użyłem tego kamienia przy gospodzie. No już chyba, że tu nie ma tych łóżek. No z drugiej strony łóżka też są u gospodzie. Martwa harpia. No i lecimy dalej. Kolejny dzień i znowu to samo. Najpierw do obozu myśliwych, a potem do bractwa. Zakładam tą śmieszną przepaskę i zobaczymy, czy ktoś zechce ze mną rozmawiać. I żeby tą misję mieć z głowy, to też użyję, a co? Już tyle mam misji w dzienniku, że teraz każda misja z głowy mi się przyda. Po prostu. O, nie zbierałem tego. Żądło. No teraz zakończone. Merdarion może dał mi jakąś nagrodę? Nie. Tak, many mam 52. Dobrze. Tu można też do Inosa podejść. Oczywiście ja mu nie będę płacił za karmę. Ale ten jeden punkcik sobie wezmę, mam 41 na razie. A od 50 są jakieś nagrody w tym losowaniu od Inosa. Innas! Wiem, że od Beliara chyba można dostać zręczność.
więc wolałbym od Beliara dostać, no ale nie będę specjalnie co kiedy nie do Xartasa chodził. No jakbym miał te portale aktywowane, to jeszcze. Ale po pierwsze, to dużo many. Nie wiem, czy na ile by mi starczyło tych potek. No a po drugie... Nie wiem, co po drugie w sumie. I tak to by było to czasochłonne, takie codzienne teleportowanie się do Xardasa. Dobra, teraz jak najszybciej do obozu myśliwych. Aktywuję sobie może już ten teleport, czemu nie? Może wykorzystam go w najbliższej przyszłości. Tylko ja nie pamiętam, gdzie tu jest ten słupek. O, nowe ścierwa. Zawsze można pokonać. Больше ничего нет. Kurde, gdzie tu jest ten słupek? Zdawało mi się, że on nie jest tak blisko tego teleportu. O, jest tutaj. No i to jest takie moje centrum operacyjne w tym momencie, bo z całej starego Korinis będę się mógł teleportować tutaj, a stąd mam dostęp szybki do miasta w miarę. No i do tam, do budowni, do tych ruin, gdzie są magowe wody także. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tego nie aktywować. Tam Tomasz coś pisał wczoraj, ale to chyba o coś innego chodziło. A w internecie nie znalazłem żadnych przeciwwskazań, żeby teraz aktywować ten kamyczek teleportacyjny. A tylko teraz jak? O. Nice. To jest jedna z pierwszych misji, które mam. Jak będę przy okazji u Xardasa kiedyś, to się poruszy ten dialog. Tymczasem teraz już będę się mógł tu teleportować. No, część krainy kolejna została już przeze mnie odwiedzona. Więc pierwszy cel, który sobie wyznaczyłem na dzisiejszy odcinek, a nawet drugi został zrealizowany, no bo wcześniej jeszcze chciałem kilka misji w mieście zakończyć. Oczywiście tam trzeba będzie to wszystko dalej trochę dokończyć, jeszcze zwiedzić. Ale to jest już sprawa na następnego streama, czyli pewnie na jutro. Aż czekam cały czas na misję Gildii Kupców, wtedy będę mógł się dostać do klasztoru. No i co, tutaj mam do załatwienia dwie sprawy, bo po pierwsze idę do Falka z tą karteczką i po drugie do Barema, nie do Barema, Barema to jest zbroja, no do tego od jaja topielca. Nie wiem po co mu to jajo topielca, czy chce sobie wychować małego topielca jak własne dziecko. O, pies jak widzę się bawi. Gdzie jest reszta, śpią? Niestety chyba nie mogę strzał zrobić. Po prostu strzał potrzebne mi jest kowadło. Kto chciał to jajo topielca? Raf. U mnie jest jajco sznyga. Prawda? Jajco sznyga. Uch ty, to i wprawdu ono... To nie... Однако ты был прав, Шнег. Ты Да. Ха, так ты еще не думал, что тебе это будет. Возьми эту... Думаю, ты... Спасибо.
Нет. Что то же самое, что... To co ja mam jeszcze zrobić? Da? Dalej nic. Ostatnie... Я нашел одну очень интересную вещь. И, возможно, она тебя заинтересует. Что за вещь? Это старая записка. В ней упоминается имя Бен. Так, кажется, звали и твоего деда. Ведь так? Что? Дай мне взглянуть на нее. Судя по тексту, ее написал охотник. А где ты нашел этот клочок бумаги? Недалеко от старых развалин на севере. Правда? Я не знаю, может, это и совпадение, но именно туда 7 лет назад отправился на охоту мой дед. После чего он бесследно пропал. Может быть, и... Ты? И чем? Ну, например, узнать, что... Ты окажешь мне про... Старика Бена всегда интересовал. Кстати... Это было той причиной, по которой он частенько говорил об этом. Его поставили. Возможно, эти древние строения каким-то образом... Думаю, для начала этого достаточно. Я начну поиски. Тогда удачи тебе в твоих поисках, приятель. Я много могу... Что им? А он мой озвежен, так то не... Ну, я по... И? Похоже, ты уже заручил. Правда, этого еще не до... Но ты на... No i pewnie potem się tak skończy, że będę szefem już 2 gildii. Nie wiem. Ale być może tak to będzie wyglądać, no bo już jestem szefem gildii zabójców. Po pojedynku z Asmalem. A po jakimś czasie po pojedynku z Falkiem. Być może to samo będzie, ale z gildią myśliwych. No jedyne co to tam jest misja... Albo inaczej, Dragomir chyba mnie poprze tylko wtedy, jeżeli będę miał na sobie, albo inaczej, jeżeli będę miał umiejętności walki kuszą, jakieś przyzwoite. No ale nie mam zamiaru się tego uczyć. No i spróbujmy z tą opaską. Ciekawe, może wtedy ktoś, ktokolwiek do mnie zagada. Ja mogę... Ale z tych imiennych bardziej. Magujesz? Tak. To ocień. Pogawali z guru. Tam rozumiem, nie mogę wyjść. No, oni jeszcze śpią i to jest problem. Trzeba by się przespać. Tak, 2 godzinki i powinni już wstać. A co jest? Chyba się coś popsuło, trzeba będzie wyłączyć i włączyć Gotika, bo nie widzę żadnych... No nic nie widzę generalnie. Ale nie straciłem myszki, więc nie trzeba będzie się wylogowywać, więc to tak za minutkę powinien być znowu Gotik włączony. No nic, co zrobię. Być może przez to się stało, że od razu jak poszedłem spać, to nacisnąłem L, żeby sprawdzić, która jest godzina. No i to mogło w bezpośredni sposób wywołać to, co się stało, ale no z drugiej strony czasami się coś takiego przytrafia, no i nie, na, jak nie sprawdzam godziny, więc mogło to być po prostu randomowe skrzaczenie się Gotika, który dość często się skrzacza, chociaż na turniku 2.0 z DX11, no i oczywiście na system paku i wersji raportowej, no rzadko się to uświadcza. Jak na Gotika. Oczywiście, ale z drugiej strony, tak jak na wszystkie gry też.
Trzeba uważać na to, co się mówi. To jest ten unicorn. Nie wygląda jak jednorożec. No, dobrze. Czy góry już wstali? Chyba jeszcze nie. Ja bym sobie może zrobił teraz trochę strzału. Albo nawet nie strzał, tylko chociaż rozgrzał pręty. Ej! Ja mogę już to też zrobić. No. Kojor by musiał... O, przestał. Tylko teraz ja i tak nic nie zrobię, bo on ma kowadło. Mam nadzieję, że one mi się nie ochłodzą. Ja mogę coś to zrobić. Nie думаю, что я хочу слышать об этом. Тебе нужно. Zobaczymy, czy coś będą mówić do mnie. Okej. Okay. Mam głowicę strzał, przynajmniej tak to jest to przetłumaczone. Jakby było mało problemu. A jak będę miał okazję, to zrobię sobie resztę. A tymczasem jeszcze na godzinkę pójdę spać. Mam nadzieję, że to już wystarczy. Jest 10:45. No oni nie mogą tak długo spać, bez przesady. No, wstali. No to po kolei. Najpierw tutaj z tym sobie porozmawiam. Ja. A, ten dalej ze mną nie chce rozmawiać. A tutaj ten kolega, Malorun? Ja. Postój! Odkąd u ciebie nabiedrena powiązka posłusznika naszego bractwa? Ty pochodzisz na iskatele. Искатели истинной веры, разве не ощущаешь ты внутри бушующее пламя, то, что не дает тебе спать по ночам? Вижу, тебя терзают сомнения. Есть ли правда в том, что пытаются навязать тебе? И ты знаешь, откуда, разве не ощущаешь ты стремление к свободе? Как... Ты заговорил со мной? Как я помню, это значит, что теперь и я могу обратиться к тебе. Ты знаешь наши правила, это похвально. Остальные наши братья не станут с тобой разговаривать. А я заговорил с тобой, дабы дать тебе, если ты хорошо зарекомендуешь себя в наших глазах. Как я могу доказать? У меня есть для тебя одно очень. Если ты его выполнишь, то, думаю, это будет достаточно, чтобы мы могли начать доверять тебе. Хорошо. Что я должен сделать? Я дам тебе одну вещь. Вот эту посылку. А ты должен доставить ее одному человеку. Кто этот человек? Nazywa się Lardius i jest burmistrzem Corinis. Chociaż dopóki paladyni pozostają w mieście, nie pełni on swojej funkcji. Просто передай ему эту посылку. После того, как ты отдашь, принеси эту вещь мне. Если сделаешь все как надо, то заслужишь нашим... И самое главное, Лариус человек очень подозрительный и, возможно, даже не станет, поэтому постарайся его убить. А как мне миновать охрану в ратуше? Ну, вообще. Паладины не пропустят меня к нему? Ну, постарайся придумать что-нибудь. Возможно, есть какой-нибудь способ миновать стражу или встретиться с Лариусом вне стен ратуши. Вот, где теперь... Я... Nie wiem, czy po tym, jak wykonałem zadanie Galahada, to jest jeszcze możliwe. Ale być może. Już nie chce mi się o tym słuchać. Tego jest więcej, wiesz? Mam nadzieję, że dalej mam zadanie jeden z najemników. Mam to, dobrze. Tak jest tutaj klimatycznie przez ten soundtrack. Jeszcze jakby on się nie wyłączał, to by było super. Ja mogę już to zrobić. Jak? Wszystko w porządku. Jeszcze raz sobie z nimi porozmawiam. Może ktoś mi zleci wtedy misję. Ej, ty! No, nie misz. A to się nic nie zmienia. Ja mogę już to zrobić. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz?
Zresztą on powiedział, że oni będą ze mną rozmawiać, dopóki... Nie będą ze mną rozmawiać, to... O! Podejdź pobliżej. Здесь каждый новичок получает от меня подарок. Какой подарок? Здесь три сигареты. Ты сможешь брать у меня болотник каждый день. А если на дороге тебе попадутся... Окей. Да. Ну, то что можно у него купить, ничего интересного, хиба. Я... Сегодня ты... No, miłe. Mogę sobie dostać jedną porcję ziela. Ziela czy zioła? Na szczęście do miasta w miarę szybko już się dostanę, bo przecież teleportuję się w pobliże gospody, stamtąd się teleportuję... No to płytą kamieniem teleportacyjnym, no a potem już będę przy mieście. Ja mogę co to zrobić? Привет! Ja balon... Ага. Тогда ты знаешь, что он второй человек в этом... На ты... Я... В основном... Он не такой, как... Ну, то бы еще, может, могло придать, как бы хотел ему заимпоновать. Хм. Куфер. Pusty kufer. A tu? Zaczniemy zanowa. Zawsze coś. A nikt nie zauważył. Ja... No, oni dalej ze mną nie chcą rozmawiać. No, ale mimo wszystko warto było tu przyjść. Mam nadzieję, że się nie zabije. Udało się. A ten nie ma. Co to zrobić? A to było. Co тебе нужно? У меня завалялись косяки. Ну так. Ладно, без... Разве Талос не выдает? Выдает. Но если я не курю болотник, раньше и такое, поэтому мне нужно... Эй, ты часом не тот парень? Ну да. Чего ему даем аж 53 этого? Не хотим давать аж тогда. ...53 to chyba wszystko, co mam. Nie da się tu chyba tak zrobić, żeby część wyrzucić. Ale jest kufer. Do kufra sobie po prostu przełożę część. No i podejdę do niego. Gdzie mam te łodygi? Tak, może tu gdzieś tutaj jest. 53 mam. No to przełożę tak, nie wiem, żeby mieć 20. Bo jest misja, jest jakaś misja z nim związana. Nie wiem dokładnie, na czym polega, bo nie pamiętam, gdzie ona jest. Nieziemskie sny? Nie. Chyba to jest to, bezgraniczna potęga. Najemnik Hokurn opowiedział mi dziwną historię o magicznym artefakcie, który daje nieograniczoną władzę nad całym światem. Słyszałem w kolonii od jakiegoś nowicjusza z Bractwa Śniącego, który sprzedawał bagienne ziele w nowym obozie. Możliwe, że uda mi się znaleźć tego człowieka w nowym obozie Bractwa w Koryni, żeby dowiedzieć się więcej o tym magicznym przedmiocie. Jak to się nazywa? Bezgraniczna potęga. Ej, ja mogę co to zrobić? У меня... Ну так. Ладно. Разве Талос не вы...
Эй, ты часом не тот парень, что толкал болотник в новом лагере? Ну да. Было. Почему? Ну, поэтому меня быстро сменили идолы. Ладно, не суть важна. Меня интересует другой. Кое-кто помнит, что ты якобы с его помощью можно... Правда? Ты что-нибудь... Где? В старом лагере. Как-то раз принеся очередным, один из них... Потом они увидели меня. А ты не помнишь? Их имен я не знаю. А так... Окей. Dużo mi to nie daje, ale może najemnik Hawkward będzie chciał o tym posłuchać. Mogłem jeszcze mniej mu tego dać, ale dobra, już niech tak będzie. Czy coś jeszcze mam teraz robić? Chyba idę po prostu od razu do miasta, no zobaczymy. No, chyba już teraz nie muszę paradować dalej. W tych ciuszkach mogę się już przebrać z powrotem. No i przetestujemy pierwszy raz teleportację. Dużo many to nie kosztuje. No aha, ja w tą stronę idę. Do miasta przecież muszę iść. No i zaoszczędziłem sobie tym samym bardzo dużo czasu. A teraz jeszcze więcej czasu zaoszczędzę, no bo po pierwsze nie musiałem iść do gospody, a potem z gospody nie musiałem iść do miasta. No szkoda, że to są te drzwi, bo to trochę czasu trwa, żeby je otworzyć. A, jeszcze nie. Przepraszam, pomyłka. Która jest godzina? 12:38, więc być może nawet trafię za chwilę na Lariusa. Skoro jestem w mieście, będę mógł sobie przygotować torę strzału Bosfera. Nie wiem w ogóle, jak teraz jest z Lariusem. Czy on po tej misji dla Galahada to dalej wychodzi z ratusza, czy nie? Ja... Ciekawe, czy jak przy nim założę... Mój mąż uważa inaczej. Nie potrafi niczego zatrzymać. Wiem, co gadaju ja! 12:48, to ja jednak teraz jak najszybciej pójdę do tam pod ratusz. No z tego co pamiętam, to Larius właśnie tak w okolicach 13 wychodził na zewnątrz. Tylko ostatnio jak tam byłem, to Galahad siedział na ławce, a nie Larius. I to mnie trochę martwi. Ale Adanus obawiał się! Czemu nikt mnie dzieła ty chodzisz? Mogę też iść do Watrasa, no bo przecież dostarczyłem ornament z Laresem. Ale nie, w sumie już, no, już byłem u niego ostatnio, więc nie trzeba. A może mnie wpuszczą? A jest Larius. Spróbuję nawet do niego w tych ciuszkach zagadać, może to na coś wpłynie. У меня кое-что есть для тебя. Что еще? Идол Аран просил передать тебе этот пакет. Аран говоришь? Хорошо, давай ее сюда. О, наконец-то, я уже ее заждался. Отлично. Вот, передай ему эту сумму и не смей открывать ее, понял? И помалкивай обо всем, что... Tak, tak, tak. Czy coś jeszcze w mieście? To może, żeby tak troszkę było ciekawiej, to pójdę teraz... no, ten ornament jeden załatwić na farmę Lobarta. A potem teleportuję się do Orlana. No i będzie mnie czekać trochę, dość długa podróż do Bractwa. Ale...
Może tam będą jakieś nowe misje od góry, jak już zechcą ze mną rozmawiać, których bym nie dostał, jakbym... Chociaż też mnie ciekawi, czy jakbym był najemnikiem i bym to samo zrobił, to czy bym dostał te misje. Czy mnie nie ma to już znaczenia. Na razie i tak jeszcze nie będę dołączał do najemników. Ale jak już załatwię te wątki w bractwie, które mogę załatwić, no to myślę, że nic nie będzie stało na przeszkodzie. Ej! Czy może... Proszę. Może znowu jakiś super turbo gulasz dostałem? Czy dzisiaj zwykły? No jak dzisiaj zwykły. No chyba, że ten turbo gulasz, który ja raz dostałem, to nie był od Hildy, tylko od kogoś innego. Jest i Kavalorn. Czeka tu na mnie. Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. Interesujący zbieg okoliczności. Otrzymałem... Należysz, więc... Jeszcze nie, ale... To dobrze. W takim razie nie muszę tego robić sam. Znalazłeś już jakiś ornament? Znam miejsce, w którym powinniśmy coś się znaleźć. Ten kamienny krąg może być jedną z tych budowli, które opisał Nefarius. Teraz musimy tylko znaleźć... No chyba, że tak jak piszesz, Kat. Może po prostu daję go za drugim razem, jak się przyjdzie, bo za pierwszym razem chyba dała taki normalny, a to też nie jestem pewny. No zobaczmy, co się tu stanie. Nie pamiętam, co tu się nawet pojawia teraz. Nie jest ostatni przycisk. No tu się nic nie stało akurat. Uruchomiłem. W takim razie wieśniacy Lobarta mieli rację. Powiedzieli, że ktoś już kręcił się. Nagle znikąd pojawił... Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i zniszczyli potwora. Przeszukałem już cały... W takim razie... Dobrze, pójdę do miasta. A, tylko no, ja jeszcze nie potrafię iść do Hagena. Więc trzeba będzie jak najszybciej do najemników dołączyć. No, ale skoro mamy się spotkać u Watrasa, a to kiedy indziej. To jak co, ale akurat do miasta to mogę dość szybko się dostać. Teraz do tego obozu. Tak będzie chyba szybciej. Nawet. A czemu ty żyjesz w ogóle? Zbieram te trofea i zbieram. Mam nadzieję, że za to niezłe pieniążki dostanę kiedyś. A to jakieś drzewko do ścięcia widzę. Jesionowe. To chyba najlepsze. Dobra, na razie zakładam ciuszki. Znaczy zdejmuję ciuszki i zakładam to tą przepaskę, która dużo nie zasłania. Ej! Zbieram. Już teraz wszystko zbieram. Jestem już nauczony chyba prawie wszystkiego. No, oprócz tych rzeczy, których no, na razie jakby nie są mi bardzo potrzebne. Więc rogi księgiostworów też zbieram.
Tylko nie jest tak, że w którymś tam rozdziale jest zadanie od Cyfera bodajże, że on skupuje te rogi? Wydaje mi się, że coś takiego było. Tylko nie wiem, czy na returningu, czy na, w Kotiku już. I to chyba dotyczyło rogów cieniostwora właśnie. Я передал посылку Лариусу. Взамен он попросил передать тебе вот эту сумму. Я знал, что ты не подведешь меня. Были проблемы? Значит, да, так, ничего Бустера. Существенного. Хорошо. Ты проявил себя с лучшей стороны. Я расскажу. А если у тебя есть намерение присоединиться? Boostera, oczywiście chodzi o Boostera, no ja w głowie myślę o tym takim małym domku, gdzie potem się Orol wprowadza, mówię Cyfer, nie wiem czemu. Nieważne, no Boostera chodzi. Ty сказал... Теперь, когда ты помог нам и доказ... Тогда прими меня. Я считаю, что ты... Теперь ты влюб... Но запомни, одев, поэтому хорошенько... Tak po prostu samego dołączyć do was. Dalej mam zadanie, jeden z najemników. A w sumie może nie będę lepiej poruszać... Może lepiej nie będę poruszać tego dialogu, bo jeszcze coś się zepsuje. Raczej się nic nie zepsuje, no bo w sumie mam misję cały czas do dołączenia do straży, no i dołączenia do najemników i wszystko jakoś gra. Ale mimo wszystko, tak może będzie bezpieczniej. To przecież tylko pogłoski. Ciekawe, że wystarczyła tylko taka jedna misja i już mogę się dołączyć tutaj. A ci dalej ze mną nie chcą gadać, więc być może zechcieliby ze mną rozmawiać tylko wtedy, jakbym został członkiem Bractwa. Ale mimo wszystko można było tą misję zrobić. Nie wiem, tam już nie ma sensu iść dalej. Chyba. No zobaczmy jeszcze. Dobrze, no w takim razie na dzisiaj to już chyba będzie na tyle. Tak jak mówiłem, chciałbym sobie ten meczyk obejrzeć. Liga Mistrzów. No niby nie gra... Też no nie no, jakiś czas temu kibicowałem dość mocno Realowi, ale ostatnio jakoś... Nie chce mi się tych meczów oglądać. Ale mimo wszystko fajnie będzie obejrzeć taki meczyk. Więc zatem na dzisiaj to będzie już na tyle. Co jutro? Co? Myślę, że jutro sobie zacznę od dołączenia do najemników, na pewno. Znaczy, na pewno jeszcze nie. A potem myślę, że będzie można... Sprawdź, czy jaś uśpisz jednego z uczniów do... Tylko wiesz co jest problem, bo ja nie mam zaklęcia chyba uśpienie. A nie, mam jedno. A czy skąd taka... To się modlą, tutaj palą, a tam się modlą, czy tam też palą? Tu ubijają. No nie wiem, czy tak się można, czy to jest sposób na modlenie się, no ale... Dawnym-dawno pojawił się spiaci i posłał... Nie. No i tak jak mówię, jutro dołączę do najemników i myślę, że będzie można rozpocząć wątek gildii kupców. No i tak powoli... Powoli nam się zamyka tutaj, zamykają nam się te misje, przynajmniej te, które mogę zrobić w ogóle. Jak dołączę do frakcji, to też pewnie dostanę jakieś może nowe misje od najemników jeszcze, kto wie. Fajnie to wygląda, że mam prawie wszystko nauczone. W sumie nawet jak ktoś nie jest myśliwym, to można się tego wszystkiego wyuczyć. Znaczy, jak ktoś nie jest uczniem Bospera i nie idzie pod ręczność, to się można tego wszystkiego wyuczyć, no bo za to są po prostu pieniążki. A tak mówiłem, na dzisiaj to będzie na tyle, zatem dziękuję za uwagę. Tak dzisiaj półtorej godziny niby to nie jest tak krótko, ale w porównaniu do innych streamów to jest krótko. Mam nadzieję, że mimo wszystko... fajnie się grało, fajnie się oglądało, mnie się fajnie grało.
Dziękuję wszystkim. Jeszcze nie dobranoc, no bo jest wcześnie. Jak ktoś będzie mecz oglądał, no to miłej zabawy. A zresztą to po prostu chyba co? No do następnego razu. Cześć.